Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj troszeczkę inny test. Będziemy testować lampę roboczą, szperacza lub można to też nazwać lampę warsztatową, która jest zasilana z baterii GBA od firmy Bosch. Ostatnio poszukiwałem właśnie takich lamp. Zostały mi dwie sztuki takich baterii, oczywiście nowych. Przy zakupie wkrętarki była jakaś tam promocja i dwie sztuki mi się ostały i byłem bardzo ciekawy, co mogę tym zasilać i jaką lampę mogę sobie kupić. No i trafiłem na Allegro, a na Allegro można było kupić taką lampę, którą gość robi na wydruku 3D. Jest to bardzo ciekawa opcja i bardzo mocna lampa, od razu powiem. Ona ma 126 W mocy świecenia i 42 diody tutaj mamy, które nam świecą. I powiem szczerze, że no, myślałem, że ona będzie trochę gorsza, ale bardzo się zdziwiłem, bo świeci bardzo dobrze. W nocy naprawdę, muszę wam to tak pokazać, ale to nie ma przełożenia na to, co jest widoczne w nocy. Lampa naprawdę daje radę. Przy tych bateriach tutaj one dają około 2 godzin do 2 godzin świecenia. Więc przy opcji takiej, że mam dwie sztuki, no to świecenia mam na jakieś 4 w przybliżeniu. Jak wcześniej oczywiście mi się tutaj ta lampa, nie wiem, nie przytopi albo coś się z tym nie stanie, bo naprawdę się nagrzewa. Ale to jest jakby nie jest wada. To jest po prostu taka lampa, taka moc. Więc wszystko w sumie pokażę wam, jak to świeci w nocy, bo w dzień to nie ma co pokazywać, więc jedziemy. A w sumie linka też wam podeślę, jakbyście chcieli ją zakupić. Oczywiście to nie jest żadna reklama, po prostu byłem bardzo zaskoczony, że ktoś robi takie bardzo fajne, bardzo mocne lampy LED pod dokładnie ten wzór i też inny. Pod inne baterie też tam jest, ale nie będę tu mówił, bo nie wiem dokładnie. Ja szukałem stricte pod ten model. No i znalazłem. I za chwilę wam pokażę. To lecimy, niech się trochę ciemno zrobi. Na razie. No i jesteśmy w terenie. I teraz sprawdzimy, jak ta latarka świeci. No blask robi olbrzymi. Spokojnie można przez cały las przejść. Jasny, duży. Naprawdę komfortowe światło na takie podróże. Wszystko fajnie widać.